120 lat świętuje w tym roku zespół regionalny Istebna. By uczcić ten ważny jubileusz, byli i obecni członkowie zespołu spotkali się w sobotę 16 października w dworze Kukułczka. To naprawdę niesamowity kawał historii. Zmieniały się składy, pokolenia, kierownicy się zmieniali, ale zawsze ta kultura była, trwała i jest pielęgnowana do tej pory, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i miejmy nadzieję, że przetrwa jak najdłużej. Na przestrzeni tych 120 lat zespół zatańczył na scenach całej Polski. Uczestniczył w wielu ważnych festiwalach folklorystycznych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Występował przed ważnymi osobistościami, otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień. Zespół Istebna to jest właśnie obecnie około 40 osób razem z muzykantami. To jest młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej po szkoły średnie, studentów, ale też osoby pracujące. A oprócz tego działa Mała Istebna i tam mamy dwie grupy dzieci, młodszą i starszą, i w sumie jest ich ponad 50. Zespół Istebna to jedna wielka rodzina, grupa wielopokoleniowa, która nawet w czasach pandemii potrafi się zmobilizować i trenować na odległość. Efektem ich ciężkiej pracy, tej zdalnej i stacjonarnej, jest m.in. Złota Ciupaga, czyli najwyższa nagroda, którą zespół otrzymał podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. 2020 rok był ciężki dla wszystkich, myślę, że dla zespołów szczególnie, bo nie było prób. Był taki czas, że nawet 3 miesiące nie spotykaliśmy się w ogóle i trzeba było też zmienić formę działania na różne działania online, nagrania i tak dalej, próby online, które można oglądać na YouTubie. Ale jak widać, no, udało się przetrwać i nawet w dobrym stylu. No właśnie do tego zmierzam, w dobrym stylu, bo z sukcesami. Tak, no ten rok jubileuszowy, a zarówno wyjątkowo bogaty pod względem osiągnięć i to naprawdę bardzo cieszy, szczególnie, że to było po faktycznie tak ciężkim czasie. Niespodzianek i wyróżnień nie zabrakło również podczas urodzinowego spotkania. Zespół z okazji 120-lecia otrzymał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. To wyróżnienie nadawane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jak na urodziny przystało, nie zabrakło podziękowań, życzeń, wzruszających momentów i urodzinowego tortu. Czego Wam życzyć? Myślę, że dla młodych szczególnie siły, motywacji, wytrwałości i dalszej chęci do działania. Gdzie chcielibyście pojechać? Gdzie Was jeszcze nie było? No na pewno nie było nas w Ameryce Północnej, w Stanach i to jest chyba takie moje największe marzenie, żeby tam pojechać z zespołem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.